Panie marszałku, na sam początku taką uwagę wygłoszę, że po wysłuchaniu prawnika, pana posła Ryszarda Kalisza, podkreślam prawnika, mam wrażenie, że przepisał się rzeczywiście już do klubu Ruchu Palikota. W imieniu klubu Solidarnej Polski mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny. Rzeczywiście to, co ostatnio w ostatnich dwóch wystąpieniach usłyszeliśmy, prowadziłoby do stwierdzenia, że oto wszelkim remedium na takie sytuacje, kiedy matka morduje swoje dziecko, czy też dochodzi do morderstwa w sposób okrutny dzieci, to wszelkim remedium na takie sytuacje jest antykoncepcja i przerywanie ciąży. No więc w jednym i drugim przypadku po prostu mówmy wprost, mamy do czynienia z morderstwem. Kodeks karny dla przeciętnego znawcy przedmiotu, dla przeciętnego obywatela nie jest lekturą łatwą. Jest to lektura trudna i w wielu wypadkach niezrozumiała. Ale dla każdego obywatela ważny jest jednak przekaz i duch płynący z tego kodeksu, z kodeksu karnego. Nic tak nie porusza naszych umysłów jak zabójstwo czy morderstwo dziecka, czego jesteśmy na co dzień świadkami w przekazach medialnych. Wszystkie takie przypadki poruszają naprawdę nawet bardzo nieczułe serca i umysły ludzkie. Każdy, kto podnosi rękę na dziecko w szerokim przekazie, musi wyczuwać, że morderstwo dziecka spotka się z bardzo surową karą, z surową sankcją karną. I to jest najważniejsze przesłanie tego projektu. Tak to odczytuje Klub Solidarna Polska. Będziemy głosowali za jego przyjęciem i dalszymi pracami w komisjach. Bardzo dziękuję.